Hej, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demoidias i zapraszam na kolejny materiał z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. Znajdujemy się tuż pod tak naprawdę bramą do Akademii, która na razie jest zapieczętowana i zyskaliśmy też tutaj taką podpowiedź, gdzie mniej więcej możemy spodziewać się tak naprawdę tego błyskaminnego klucza, który nam jest teraz niezbędny, abyśmy byli w stanie przejść dalej i odkryć właśnie sekrety tej Akademii. No ale to jeszcze będzie, słuchajcie, dość długa przygoda. Na samym początku chciałbym się przenieść do bardzo odległego miejsca, w którym jest bestia. Mianowicie do Sanktuarium Bestii. Z uwagi na to, że ostatnio pokonując tego szkieleta, tym statku jakby na tej łodzi pływającego, no to zdobyliśmy z niego morowe korzenie. I to jest przedmiot, który służy tak naprawdę do karmienia tej bestii, którą tutaj mamy. Jest to właśnie dokładnie coś takiego. Już ten taki morowy korzeń podarowaliśmy bestii w tym sanktuarium, więc możemy to zrobić po raz drugi, już dosłownie teraz. Jednakże na sam początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Grzegorzowi Eł za dołączenie do grona patronów i to na naprawdę potężnym progu wsparcia. O proszę, to też jest wsparcie. Za co bardzo raz jeszcze, Grzegorzu, chciałbym ci podziękować. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Zachęcam oczywiście do sprawdzenia maila, w którym ci przesłałem informacje odnośnie wszystkich nagród. A jeśli ktoś z was ma ochotę wesprzeć mój kanał i to, co robię, to zapraszam na Patronite. Link macie oczywiście w opisie. Można wspierać już od 5 zł miesięcznie, a są takie nagrody jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów i inne tego typu atrakcje. Także jak ktoś jest zainteresowany albo z ciekawości, to zachęcam do sprawdzenia. Dajmy, słuchajcie, ten porowy korzeń. Zobaczmy na reakcję. I'm not sated. Feed me more. Death. Okej, ale mamy proce bestii. I am not sated. Dobra. Generalnie w tym odcinku powinno już być troszeczkę głośniej, jeżeli chodzi o grę, bo też kilka osób zwróciło uwagę ostatnio, że mogłoby trochę być to wszystko bardziej słyszalne. Także dajcie proszę znać w komentarzach, jak mogę was prosić, czy teraz jest to wszystko lepiej już zbalansowane. Zobaczymy sobie ten jeszcze cud chyba, czy tam inkantację, którą dostaliśmy, czyli proce bestii. Jest to inkantacja nauczana przez Guranka, czy Gurankwa, bestialskiego duchownego. Szybko miota ostre odłamki skalne. Tę inkantację można rzucić bez opóźnienia po wykonaniu innej akcji. Czyli co, na przykład po przewrocie, tak? Jakimś uniku. Ponoć w czasach przed Złotym Drzewem kamienie były pierwszą bronią bestii, które zyskały inteligencję. Tak to, słuchajcie, wygląda. No, oczywiście, no, wymogi to nawet nie są jakieś tam imponujące, więc mógłbym to przetestować. Zróbmy to nawet. Szczerze mówiąc, no, mogłoby to być całkiem ciekawe. Może niekoniecznie w tym miejscu, bo jak trafię tego gościa, który tutaj stoi przy wyjściu, to zginę na hita. Natomiast... Aha! No zaraz. Nie kumam za bardzo, na czym polega to, że po innej akcji... Ktoś znowu ocenił moją wiadomość, proszę! Aha... No, nie rozumiem tego opisu do końca, ale w porządku, tak to, słuchajcie, się prezentuje. Zastanawiam się też mocno nad tym toporem, czy na przykład jego by sobie nie polepszyć zamiast tego kła, ale to jeszcze czas pokaże, bo żebym z kła mógł korzystać, to bym musiał wbić aż 3 poziomy jeszcze chyba w zręczność, dobrze mówię? Czekajcie, mam na 17 poziomie. Ej, a nie, to już chyba spełniam nawet te wymogi. Spełniam te wymogi. O, to nie byłoby takie głupie może, by ten kieł sobie ulepszyć. Dobra, wiecie co, prześpię się z tym do kolejnego odcinka i wtedy będzie jakaś decyzja odnośnie tego. Natomiast teraz przejdziemy do jeszcze, słuchajcie, takiej zagadki, którą mieliśmy tutaj. Jest to wieża Oridisa. I tutaj generalnie zagadka dotyczy tego, że musimy znaleźć 3 bestie, a wtedy pieczęć, która jest tutaj rzucona na tę wieżę, zostanie w jakiś sposób złamana. No i generalnie ja myślałem, że hej, dotyczy to pewnie czegoś, co znajdziemy w przyszłości. Mówię, może tą bestię, o której teraz przed chwilą byliśmy, mieliśmy zlokalizować. No, powiedzieliście, że nie, że chodzi o żółwie. No ja tak sobie pomyślałem, że dobra, no może jak żółwie, no to musimy znaleźć jakieś tam żółwie w dalszej części gry i coś takiego. A się okazuje, że nie, że te żółwie to znajdują się gdzieś właśnie w okolicy samej tej wieży, słuchajcie. Co jest też dość ciekawe. Dobra. Pięknie, po prostu pięknie.
Zobaczmy, jakie tu są kości bestii w nich. No i widzimy, że tam faktycznie te wszystkie znajdźki się porespiły, więc no nie ma sensu tam do każdej tak totalnie biegać. Zobaczmy jeszcze opis, który tu jest. Znajdź trzy mądre bestie. I moi drodzy, tutaj mamy pierwszą bestię, czyli tego żółwia. Nie można z nim porozmawiać, nie można z nim wejść w interakcję. Możemy go po prostu zabić. I to był pierwszy. Czas po prostu poszukać teraz kolejnych. Mają być one gdzieś tutaj w okolicy. Gdzie to dokładnie będzie? Nie wiem. Zatem rozejrzę się i jak jakiegoś znajdę, to po prostu wznowimy jakoś nagranie. Chyba tu jest. Tutaj. Okej. Okay. No, pytanie, czy ten trzeci cholera będzie, nie? No to może teraz zdążę zrobić cięcie. No generalnie są one tutaj dość ukryte. A, na tym wieżę można wskoczyć. To chyba robiliśmy, tak mi się wydaje. Ej, zaraz. To są jego zwłoki, czy to jest... Zaraz. Ja go nie trafiłem po prostu, czy... On się tutaj zrespił znowu. Co jest grane? Oh, shit! Zepsułem grę! Nie przejdę tego, słuchajcie. Mogę go namierzyć, on chodzi i żyje, ale... Przytom wróg. No mam nadzieję, że to ten błąd, to jest ewidentny bug, słuchajcie, zostanie spatchowany, ale że on nie popsuje mi jakoś dostępu do tej wieży. Do której z bagatela, słuchajcie, można wskoczyć. Naprawdę, można tam wskoczyć i nie trzeba wcale z tymi żółwiami się tutaj bawić. Co też jest dość zabawne, że można tak to ogarnąć. Ej, w sumie, teraz do mnie dotarło, że była taka jeszcze jedna wieża, taka jak ta, której nie sprawdziłem i ona była w pogrobni na zachodzie. A tę już ogarnąłem. Dobra, no poszukam tego żółwia i mam nadzieję, że widzimy się przy nim. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to zaliczyło tylko. Ej, patrzcie, tu jest żółw. Obok tego. Pytanie, czy on jest taki, że się zaliczy? Otworzyła się pieczęć na wieży. Dobra, czyli po prostu tam coś się zepsuło z tym akurat żółwikiem jednym. Patrz, coś. Ale to nic takiego. On tam sobie chodził, ale po prostu nam to i tak zaliczyło się. No, w porządku. Było dźwięk słychać. Wiadomość oceniona. Kurde, które wiadomości oni tak oceniają? Zobaczmy. Nie widzę jakiejś takiej wybitnie ocenionej, szczerze mówiąc. Także to chyba jakoś tam się rozkłada. Całkiem ciekawie. Bagno. Wieża Eurydisa. Niewidzialna osoba? No to niespodzianka. Czyżbyśmy mieli obraz nowy do zdobycia w tym miejscu? Myślałem, że będzie coś takiego. Góra. Dobra, zaraz sobie zobaczymy, ale najpierw na spokojnie sprawdźmy, co mamy tutaj jeszcze do roboty. Jak na razie niczego nie widzę. Mam nadzieję, że cokolwiek tutaj będzie wartościowego. Zbliża się wąż. Fajnie, by jakiś ukryty boss tutaj był. To byłoby super, naprawdę. Ej, a tutaj... Można by było wskoczyć, ale coś czuję, żebyśmy się ześlizgnęli z tego dachu i tak. Generalnie jak tu wskoczyć? Jest taki strumień powietrza. I można by... Czy to zawsze musi być skrzynia skarbów? Pułapka nie stoi na twojej drodze. No to jest cenna wskazówka. Kamień pamięci. Zobaczmy go. To tyle? Po prostu amulet? No, w sumie dość ciekawie ukryte to było. Nie, kamień pamięci to nie jest amulet, tylko kluczowy przedmiot. Zwiększa liczbę miejsc w pamięci. Czarny kamień o sobie mocy uwodzenia. Kamienie takie cenią czarodzieje, którzy je wytwarzają. Zwiększa liczbę miejsc w pamięci. Podobno to fragment czarnego księżyca, który wisiał kiedyś nad wiecznym miastem. Czy to tak po prostu samo z siebie już działa, czy co? Swoją drogą bardzo ładnie tutaj jest. Ale no... Nic więcej tutaj chyba już nie mamy do roboty. Także... Mogę ten znacznik sobie wywalić i uznać, że również i to w pogrobnie zostało zrobione. Generalnie mówiliście o tym... A, tam mamy tą jeszcze NPC, która chce mnie zamordować, to też trzeba będzie do tego kiedyś wrócić. Mówiliście, że jeżeli mam jakieś ruiny i tak dalej, to zawsze trzeba szukać tych skrzyń, że one kurde, no zawsze po prostu gdzieś muszą być. I jeżeli się ich nie znajdzie, to nie ma co kończyć eksploracji, bo to oznacza, że czegoś się po prostu najlepiej jakoś tam nie zrobiło, no bo faktycznie
No taki schemat jest, jak tak się kurczę teraz człowiek zastanowi, że za każdym razem w dosłownie każdych takich ruinach, czyli w każdej takiej sublokacji było coś takiego do zdobycia. Co to jest w ogóle? Ha. Ach, marionetki. Marionetki nas oblegają. O, to się dużo nie dowiedzieliśmy. Okej. I generalnie chciałbym teraz jeszcze podejść sobie tutaj do tej pani, którą karmiliśmy oczami ostatnio. I teraz po odpoczynku przy punkcie łaski powinniśmy być w stanie z nią porozmawiać i powiedzieć jej, czym to tak naprawdę jest. Więc zobaczmy, co się wydarzy. Zaraz, czy tutaj czegoś nie było? Nie, to był portal. Okej. No, wiecie co, niestety już jej tutaj nie widzę, także mam nadzieję, że quest nie został w jakiś sposób popsuty przez tę nieświadomą decyzję i po prostu ona zmieniła swoją lokalizację i jakoś tam będziemy w stanie do niej powrócić i zagadać jeszcze. Także jak ktoś się orientuje, to możecie napisać. Odnośnie takich questów to spoko, nie? Bardzo chętnie przyjmę te rady, no bo po prostu będę w stanie wam to zaprezentować w tej serii i dzięki temu ona będzie jeszcze bardziej kompletna. Także no tutaj ja wolę sam tego na własną rękę nie robić, bo się boję, że natrafię na jakiś taki, wiecie, spoiler taki typowo, nie? Więc to tutaj akurat powiedzmy, że sobie sprawdziliśmy i na razie no pozostajemy akurat w takim punkcie, że no trzeba będzie pamiętać o niej, że coś tam by padało jeszcze porobić. Portal sobie mogę już śmiało odznaczyć, no bo tutaj nie mamy nic więcej. No i myślę, że możemy ruszyć jak najbardziej, moi drodzy, na północ w takim wypadku. Na eksplorację dalszą tutaj tego etapu w Liurni. Na jakiś tam właśnie powiedzmy bardziej północną część już. W północnym kierunku byśmy mogli sobie w końcu podjechać. Tam przy tym forcie ostatnio byliśmy. Tej przydrożnej strażnicy. Kurde, nie pamiętam, że tam zdobyłem skarby jakieś. A, tutaj mnie prowadziło do lochu, to zrobiliśmy, dobra. Przejdziemy sobie zatem teraz z prawej strony, górą. Jeszcze dłuby wypadało poeksplorować. Okej. Bardzo miło. Znaczy, ja akurat jestem fanem tego, że w tym otwartym świecie są takie grupki przeciwników, że można sobie co jakiś czas mimo wszystko jakąś walkę stoczyć i coś tam zdobyć, jakieś przedmioty do craftingu, czy nawet jakieś takie, wiecie, no, pierdoły, które nam, nie wiem, pozwolą stworzyć jakieś mięso do wzmocnienia postaci albo coś takiego. Jakby to sprawia takie faktycznie poczucie, że ten świat autentycznie jakoś tam żyje. Mi się to podoba. Niektórzy mają akurat, widziałem też dość tego, że takie starcia gdzieś tam po drodze występują. Oczywiście one są opcjonalne, ale rezygnując z nich, no rezygnujemy sobie z jakichś tam darmowych, powiedzmy, surowców, jakby nie patrzeć do wzmacniania postaci, czy tam do tworzenia jakichś rzeczy, więc to też nie jest do końca mega mądre, ale jak co jakiś czas się to, wiecie, pominie, no to się też nic nie stanie, nie? Także tak staram się tutaj nie przeginać. Krab, niech będzie chwała, aha. Tylko, że tak. No dobra, możemy tędy sobie podjechać, tylko że jeszcze będziemy musieli tak na zachód pojechać, w tamtym kierunku bardziej. Coś mi mówi, że generalnie ten krab to jest największe zmartwienie tutaj. I że mogą być zaraz te truposze jeszcze. Tak to wygląda przynajmniej. Jakby coś tu jeszcze było. Jaja kraba. Chyba nie. Po prostu poumierali tutaj, widzę. Serio? Patrzcie na to. Prawie nie da się go zabić, nie? No, to by definitywnie ten miecz musiał pójść w jedną rękę. Co, to takie... Dla pizzy było? Nic tu nie było? Żadnych nawet znajdziek? Okej. Okay. Czasami takie miejsca muszą być, niestety, no. Ej, tutaj coś jest. Coś istotnego. Już taki jeden mieliśmy, to było coś z gwiazdami. Odłamki światła gwiazd, dokładnie. Też. Wow, już raz pogrobnie to było. Co to za wiadomość w ogóle? Ach, harmonia. Nie wiem, o co chodzi z tą harmonią, szczerze mówiąc. Czy to jest jakiś żart, czy... Że, nie wiem, piękny widok i ludzie się tym tak ekscytują. Ciężko jest mi to stwierdzić. Wiecie co? W teorii moglibyśmy... I tam jest punkt łaski. No, moglibyśmy sobie zaznaczyć, że
do tego miejsca dojechaliśmy i spróbujmy zlecić tędy, najzwyczajniej w świecie. Ten punkt łaski to jest taki, którego jeszcze nie odkryłem. Fajnie byłoby to ogarnąć. Ej, jest tutaj. On chyba będzie miał popioły. Wow, to jest... wybuchający! Ponury Kamil Kowalski drugiego poziomu. Co jest? Nocna kawaleria! Znowuż? Oh shit, czekajcie. Podjedźmy do punktu łaski. Znowu z inną bronią widzę. Dobra, to jest punkt łaski na szczęście. Ej, tam jest ta kobieta chyba znowu. Fantastycznie. Będziemy mogli zagadać. Animacja mnie uratowała. Koleś. Czemu ciebie to teleportowało? What? Ej, to było dziwne, no, że jakby poza obszarem jesteś, okej, okay, ale czemu to cię teleportuje, a nie możesz po prostu sobie przejść i cofnąć się? Au. Dobra. Poczekajmy na staminę. Z tym duchem musimy pogadać też. Ciekawe, czy ładowany atak ma sens. Mało dziwo. Kurde, aż mi bateria w palcie padła z tego ciosu. O kurde, nie! Niedźwiedź! Oczywiście, że na mnie się rzucić musi. Jak żeby inaczej. Na szczęście nie był to taki, wiecie, gigantyczny niedźwiedź, tylko ten taki, powiedzmy, normalnych rozmiarów. Tak chciałem dla odmiany zawalczyć z tą kawalerią bez konia, bo na koniu ta walka jest o wiele prostsza. Też żebyście mieli jakieś ciekawsze doznania w serii po prostu dzięki temu. O Boże, zapomniałem, że tak szybko atakuje. Au. Koleś. Nie mam jeszcze, nie? Świętej łzy do ulepszenia butelek. Już to ostatnio robiłem na plus 5 przecież. Boże, jaki... dziwne to było. Myślałem, że on atakuje, jednak nie. Dobra. To musiało zaboleć. I backstab jeszcze! O kurde, ale zniewaga, słuchajcie. I chyba będzie po nim. Fantastycznie. Nocna kawaleria po raz trzeci chyba pokonana. Tyle, że tym razem po raz pierwszy w 100% bez wierzchowca. Bardzo dużo run i popiół wojny, lodowa włócznia. To są, słuchajcie, nagrody za to zwycięstwo. Zobaczymy sobie ten popiół wojny od razu. Interesująco to brzmi. Nadaje oranżowi właściwości i umiejętności. Ten popiół wojny daje oranżowi właściwość zimny i następującą umiejętność. Lodowa włócznia. Umiejętność wojowników, którzy służyli królowej księżyca Ranni. Czy Ranni po prostu. Wykonaj młynek bronią, by użyć mocy zimna, a następnie utwórz z niej przybijającą lodową włócznię. Do użytku tylko na orężach zdolnych do pchnięć, z wyjątkiem małych egzemplarzy. Pogadajmy jeszcze tutaj z tym duchem. Jak zwykle. Rajo Lucario, czcigodna instytucja oddana badaniu magii. A czemuż zamykasz przede mną drzwi? Czy nie wolno mi przywdziać kamiennej korony? No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że... tam jest Rajo Lucario, że zamknęli te bramy i skazali na śmierć mnóstwo swoich jakichś tam uczniów, nie? Tym samym, że zostawili ich tutaj. Lub też nawet niekoniecznie uczniów, a może osoby, które chciałyby tymi uczniami w ogóle zostać. Porąbane. Znaczy, to chyba też nie było w sumie tak, że to Akademia sama chciała się zamknąć, tylko zostali zablokowani jakoś, nie? Dobra, porozmawiajmy. Ciekawe, czy będzie tak opcja dialogowa, żeby ją teraz trochę tak nakierunkować na to, co tak w zasadzie ona konsumuje. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Jezu, mam tak zakrwawioną postać. Hello? Would you donate? I'm on a pilgrimage and when I eat... No dobra, i ktoś mówił, że...
Jak teraz odpoczniemy przy łasce i do niej powrócimy, powinno się zmienić. Powinno się zmienić kwestia dialogowa. Zobaczmy. Swoją drogą, tam jest balonik z runą na 6 poziomie. Tyle, że to już są te takie, widzę, tereny bagniste, czy tam bagienne, więc na razie to jeszcze niech zostanie. Przytom przyjaciel. No nie widzę, słuchajcie, innych kwestii, także chyba coś jest nie tak. Może gdybym miał to winogrono jeszcze przy sobie. Może wtedy by była inna kwestia, a takiej nie ma. Ciężko ocenić. Ciężko ocenić, bo to jest trochę zgadywanka już na tym etapie. Tu moglibyśmy do końca podjechać i zaraz pojedziemy w przeciwnym kierunku, żeby tam nadrobić ten etap. O kurde, jakie mocne te wilki są. Jezu. Trzy naprawdę... niebezpieczne wilki. Ale pięknie, że podszedłeś. Dziękuję, wilczku. Au, au, au. I ta muzyka bojowa. Ciekawe, czy po zablokowaniu mieczem możemy zrobić tak specjalny, pięknie. O kurde. I dobicie. Hej, no, nie, no bez jaj, dwa takie ataki i nic się nie stało. One są za bardzo takie horyzontalne, mam wrażenie, te ciosy na takich mniejszych przeciwników, jak na przykład wilki czy kraby. I to jest kurczę, trochę problem tego miecza. Ten kieł ma chyba takie bardziej skośne, te zamaszyste ataki, więc... no nie są w takiej, powiedzmy, linii prostej do horyzontu, nie? W dodatku kieł nabija krwawienie i jest lżejszy, dlatego tak się mocno nad tym zastanawiam. Ewentualnie nad tym toporem też. Ale na pewno sobie pogramy jeszcze czymś innym. Na pewno w tej serii nie będzie się narzekać na ilość broni, jaką gram, bo ja mam w zwyczaju, że wybieram sobie jedną, upatrzę sobie to i masteruję broń totalnie. I to jest mądre, bo dzięki temu po prostu gramy od razu jakby najlepszą bronią. Kierunkuję się jedną i poznaję najlepiej ataki i tak dalej. Natomiast no, dla was to może być trochę nudne w odbiorze faktycznie, jakbym 100 odcinków na przykład grał tym samym, nie? Kurde. Zjedzą mnie jeszcze. Okej, jeden z głowy. Aha! Zwinne są, cholera. Kurde, ma naładowany na maksa atak przeżył. A te są na hita po standardowym, lekkim ataku. No te białe to są takie, widać, samce alfa u nich w stadzie. Dobra, zregenerowane. Zobaczmy, czy na tych skałach coś będzie. Wątpię, ale kurde. Grzechem byłoby nie sprawdzić tego. Po pierwsze coś pięknego, góra niech będzie chwała. Chwalmy górę w takim razie. Ojeny, w ogóle ta wyżyna mam wrażenie, jakby się nigdy nie kończyła, nie? Musimy serio powrócić, bo zaraz się pogubię. Jezu, tu jest jeszcze więcej tych wilków. Jest jakaś chatka swoją drogą. Ona też mnie kusi, bo to wygląda, jakby tam miała być jakaś... znajdźka po prostu. Jakby tam, wiecie, może było nie tyle znajdźka, co na przykład punkt łaski, nie? Kolejny. Ale z drugiej strony i tak tutaj powrócimy. I będę musiał to aktywować, więc w sumie, no... nie potrzebuję jakoś niesamowicie tego. Ja myślę, że powrócimy. Namierzę sobie to, co prawda. Chyba za daleko troszkę. O, to jest to. Tak jest. Ten budynek jeszcze może ewentualnie zobaczymy. Mocniejszy rycerz chodzi. Uważaj, grupa, przed tobą głowa. A na cmentarzu to oczywiście, że umarlaki muszą być. Widzę, że jak na razie... o! Jednak nie. Trzeba powiedzieć, że pojedynczo przychodzą, ale... widzę, że jest zmiana. Boże. Jezu, jaka magia zaawansowana. To krwawienie jest największym zagrożeniem w grze i to działa w dwie strony, bo i gracz stwarza ogromne zagrożenie przeciwnikom krwawieniem samym w sobie, bo to jest naprawdę
spory damage, nie? Bardzo często. Ale i przeciwnicy nam są w stanie niesamowicie zagrozić tym krwawieniem też. To jest dopiero, kurde, duży budynek. Oczywiście tam też będziemy. No dobra. Nie wytrzymam. Kusi mnie ten pojedynek jak cholera. O. Okej. Aha, czyli ty z błyskawic korzystasz. Trochę przyciągasz tym atakiem, dobra. Bo inni to mieli wiatr na przykład. Kurde, jest na 2-3 uderzenia. Co jest grane? O, niedobrze. Ja tak z powietrza. Jakiś grzmot jeden i byłoby po mnie. W sumie. Ale chyba jesteśmy w domu. Fantastycznie, 406 run. I modlitewnik smoczej sekty. Słuchajcie, butelka też zregenerowana. Zobaczmy ten modlitewnik. Co to tam będzie do nauki? Musimy dać uczonemu czarodziejowi też w ogóle ten zwój. Zapomniałem o tym, musimy do Seleny się teleportować. Włócznia błyskawic udoskonale piorun i naelektryzowanie ostrza. O, to ostatnie jest fajne. Modlitewnik pradawnej smoczej sekty ze stolicy. Tekst o wieży rycerzy, który powstał po wojnie ze starożytnymi smokami. Dzięki temu modlitewnikowi doświadczony kleryk uzyskuje dostęp do następujących inkantacji. No na to może... Chociaż jak to sekta, nie wiem jak tam by zareagował nasz nauczyciel z właśnie twierdzy okrągłego stołu, tam ze stołu utraconej łaski. Ale będziemy mogli się o tym przekonać niebawem. Oko bestii drży, moi drodzy, po raz kolejny. Chyba... Tutaj mamy znowu tego samego? Tak, moi drodzy, jest znowuż! Ten boss. Ten kościotrup. Kościej kapitan chyba? Marynarz kościej? Coś takiego. Lilia Trine. Marynarz kościej. Oj, dobra, ty już trochę więcej życia masz. Ale dzięki temu będziemy mogli znowu bestii nakarmić. On się zrespił. Tak daleko? Co on robi w ogóle? O kurde, pomagierów sobie respi jeszcze. No super. Fantastyczna informacja po prostu, no. Żyć, nie umierać. Teraz to obszarówka jakaś pewnie jeszcze, znając życie. Nie wiem. Mam nadzieję, że swoich zabijesz. Okej. To było miłe. Fakt faktem, oni się zrespią, ale... Może damy radę go dobić. O, proszę, jakie obrażenia wchodzą. Nice. O-o. Co łodzią mi przywalił. No ale powiedzcie, nie, że to jest naprawdę niesamowicie ciekawy pomysł na bossa. I znowu, to jest kolejny boss w stylu, to jest coś o tak ciekawym pomyśle, że tego jeszcze nie było do tej pory w Soulsach. No nie jest on podobny do nikogo, myślę. Ha, ale mogę ich zabić, okej. Tak, żeby, wiecie, nie wskrzeszali się. No haj, wracasz na jezioro. Okej, kumam. Idę. Dobra, wytrącony. Może się wzmocnię w sumie jeszcze. Nie! Bez takich. To może tak pozory mylą, ale... Ci pomocnicy, gdyby się jakoś tam, wiecie, złożyli tymi atakami, to mogliby naprawdę spustoszenie niezłe zrobić. Mamy ich, proszę bardzo. Zaklęcie również zniknie w końcu, czy nie? Co jest grane? Morowe korzenie i prochy szkieletowego bandyty. O kurde. I taki drugi boss, powiedzmy, w serii, z takiej serii takich szwędających się po świecie trochę. Kamień Kowalski 3 poziomu. Dobra. Ja naprawdę jestem wielkim fanem tego, że tutaj powtarzają się
takie... Nie, że bossowie, bo to akurat mi się nie podoba, o czym już też mówiłem wiele razy, także się nie powtarzam, ale tego, że powraca ten pomysł i powtarza się ten pomysł, że nie mamy zawsze tylko bossa z jakąś mgłą, nie? Tylko są też bossowie, którzy są swobodni gdzieś tam, jakoś tam rozsiani po świecie i możemy niespodziewanie trafić na jakąś walkę z bossem. I to jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo duża wartość, właśnie też Elden Ring, i to jest super pomysł, że takie coś jest. No bo po prostu nigdy nie wiemy, tak na dobrą sprawę, czy w danej lokacji gdzieś jeszcze jakiś boss czeka, czy trzeba na przykład... cofnąć się do łaski, czy może eksplorujemy sobie, znajdziemy łaskę, a może będziemy eksplorować w poszukiwaniu łaski, a trafimy właśnie na jakiegoś takiego szwędającego się po świecie bossa. I to jest, kurczę, fajne, bo to jest naprawdę dodatkowe jakieś takie ryzyko, dodatkowy czynnik, który powoduje, że człowiek nie jest do końca pewien tego, co może w danym świecie znaleźć. I no, dodaje to takich naprawdę fajnych emocji, moim zdaniem, nie? Do tej rozgrywki. Swoją drogą, mam prawie 20 tysięcy run, ja cię kręcę. Czajcie? To horrendalna ilość. No dobra. Skoro jesteśmy teraz, bo tak wychodzi na to, że po drugiej stronie tych dwóch punktów, które sobie namierzyłem, no to myślę, że możemy dojechać do nich po prostu z tej strony i zobaczymy, jak tam się nam ładnie domknie. A może nie ładnie domknie. Ej. W sumie możemy ubić. Dzięki kości bestii czasami się mimo wszystko przydają. Okej, tam są znowu już wilki. No może z wilkami nie chciałbym się bić jeszcze. Ale runy zawsze miło. Będą u mnie widziane. Znaczy zawsze są mile widziane. Kurczę, powiem wam, że naprawdę bardzo owocny odcinek. Sporo tych rzeczy wyzbierałem. Znowu możemy pójść jeszcze nakarmić bestię. Nakarmiliśmy już raz bestię. Nie jestem pewien, którego z nich tylko tutaj dostaliśmy. To był jakiś wojownik, ale... Kurde... Szkieletowy bandyta. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Użyj, by przyzywać ducha szkieletowego bandyty. Duch szkieletowego bandyty żyjącego w śmierci, który będzie powstawać, dopóki nie zostanie należycie zgładzony. Ej! Po nocy spisku morowe korzenie pojawiły się na ziemiach pomiędzy ci, którzy żyją w śmierci, podążyli za nimi. To brzmi naprawdę fantastycznie. Jakby on nam się respił za każdym razem, dopóki jego przeciwnik nasz nie dobije. Ciekawe, czy oni są świadomi tego, że trzeba ich tak dobijać. Bo może na przykład będą tracili wtedy agro i ten szkielet będzie tak faktycznie powracał bez końca, dopóki, nie wiem, nie zostanie jakimś przypadkiem, wiecie, zdzielony jakąś serią ataków na przykład, nie? I ten drugi atak byłby już na przykład po jego śmierci czy coś. Generalnie widzę, że dojechaliśmy do punktu, który mam zaznaczony. Tam jest też posążek Mariki, który miał mi służyć właśnie do tego, żebym się w razie co zrespił przed tym bossem, który miał już dużo więcej zdrowia, szczerze mówiąc, i gdybym to rozegrał troszeczkę może bardziej tak... YOLO, no to może i zostałbym zespomowany przez tych pomocników, bo widzieliście, że obrażenia wcale nie były małe, nie? Jakie zadawali mi. 6 butelek. Szczerze to miało sens, bo generalnie skoro ja dojechałem teraz tutaj do tego obszaru, gdzie już byliśmy, a widzę, że te znaczniki znikają po prostu jak do nich się dostaniemy, w ten sposób to działało. Pamiętam, że to się tak, kurde, w prawie 50 odcinku o tym dowiedziałem. Ja tak się czasami dziwiłem, czemu one mi tam same znikają. To... W zasadzie moglibyśmy powrócić sobie i zobaczyć, co tam będzie w tym domku. Wiecie, za tym rycerzem, którego pokonałem. No, tak myślę, że to jest dobra myśl. W sumie za te krabiątka była butelka do zregenerowania. Więc słuchajcie, myślę, że nakarmienie bestii to jest coś, co tam jeszcze sobie na spokojnie może poczekać do... oczywiście też kolejnego odcinka. Jednak butelka nie była regenerowana? No dobra, nieważne. Może była, może nie. Natomiast definitywnie muszę poeksplorować tutaj te miejsca. No i też rzecz jasna, główny szlak nam jeszcze pozostaje. Także to jest taka tam... rzecz do ogarnięcia. Ja bym najchętniej mimo wszystko pojechał na ten szlak, tak myślę sobie, żeby to jednak w miarę tam jakoś po kolei było.
A północ i tak sobie jakoś tam ogarniemy. Ale to mówię, to już w przyszłym odcinku, także myślę, że teraz moglibyśmy sobie ten materiał na spokojnie zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym odcinkiem. Będę bardzo wdzięczny za każde właśnie takie wsparcie tego, co robię, moich materiałów. A przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Dzisiaj to nie był, słuchajcie, jedyny materiał, rzecz jasna, na kanale, także możecie się spodziewać kolejnych. Zapraszam też na mojego Instagrama Demonidias Live, gdzie znajdziecie oczywiście też inne rzeczy. Też tam informuję odnośnie odcinków, na przykład odnośnie takich pozakulisowych rzeczy, trochę tam też można sobie pooglądać. No wiadomo, jak to Instagram, ale nie spamuję jakimś jedzeniem czy coś takiego, także na spokojnie możecie wpadać. A tymczasem to by było, słuchajcie, na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No i do zobaczenia jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.